Według druku numer 9 to jest projekt Komisji Infrastruktury. Mogę przyspieszyć, Pani Basiu? Tak. To jest akurat u mnie w okręgu wyborczym. Jest, proszę Państwa, na ulicy Gromadzkiej, wybudowana ulica Kupińskiego, przed ekranami, mogę powiedzieć sąsiad, bo na końcu mojej ulicy, za ekranem, jak mamy ulicę Gromadzką, po lewej stronie jest tam Junkersa sklep, po prawej jest mieszkaniec i tam ma, akurat on to ma notabene przygrodzone od frontu, że tam się nie wchodzi, ale ta działka jest gminna i to jest działka, która w miejscowym planie jest poza terenem zabudowy, zresztą tak jak jest w opisie, czyli tam nic nie można wybudować. I ten obszar to teoretycznie miasto powinno chodzić za ekranem na pustce, że ani tam nic nie urośnie, ani tam nic nie można dać. Można postawić tylko samochód, zaparkować, ewentualnie zrobić trawnik i rozpalić grilla. Jak ktoś chce to kupić z celów społecznych, innych nie ma, bo tam się nic po prostu nie zrobi, tam ma chyba 7 metrów czy 5 metrów do domu. I tyle. Jest pozytywna opinia Komisji Infrastruktury, pozytywna ZIKIT-u, wszystkich świetnych. Mówię, na terenie nic nie można zrobić, oprócz tego, że można sprzedać to osobom, które został za ekranem kawałek terenu między prywatną działką, 4 metry szerokości. Dzielnicy też jest niepotrzebna na nic. Przejście mamy dalej, zostało zrobione, bo na początku też, proszę Państwa, myśleliśmy, że może nam się zrobi przejście do ulicy Koźlarskiej, bo Koźlarska jest ślepa. Ale zostało zrobione schody przy okazji inwestycji, też była w trakcie dość duża akcja w tamtej kadencji i zostały zrobione schody, proszę Państwa, i wyjście, ludzie mają, jak przejeżdżać w tamtej terenie, są okno, znaczy drzwi są w ekranie i można przejść na ulicę Koźlarską, która przedtem miała wjazdo krzywda, teraz jest ślepa. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Nie widzę, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Ktoś z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 9? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Panie, jest przeciw? Nie, już. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. 16 za, 0 przeciw, 1 przeciw. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę według druku nr 10.